Chciałbym, żeby kanwą naszego panelu były dwa cytaty. Tak naprawdę to, co Pan jeszcze napisał w encyklice, chcielibyśmy, żeby one rozpoczęły ten panel. Papież pisze: kultury ekologicznej nie można sprowadzać do serii nagłych, jednostronnych odpowiedzi na problemy, które powstają w związku z degradacją środowiska, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i zniszczeniami. Powinna być ona innym spojrzeniem, myślą, polityką, programem edukacyjnym, stylem życia i duchowości, które nadawałyby kształt sprzeciwu wobec ekspansji paradygmatu technokratycznego. To jest jeden element, który chciałbym, żeby on towarzyszył w tej rozmowie. I drugi: nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę. Tak, to jest ten paradygmat, który papież mówi o ekologii zintegrowanej, o której będziemy rozmawiali.